Autoryzowane wszystko jest. Dawicka 2009, trening rzutowy. I ja tutaj. Ja teraz się tutaj pana Dawida Mazura zapytam, skąd się narodził taki pomysł organizowania tego kampu w Polsce. Rok temu byłem w Serbii na kampie Jubak. W tym roku byłem w Włoszech na World Basket Super Camp, ponieważ kampu w Polsce jest mało, więc postanowiłem, że taki będzie w Polsce. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, tak nasza młodzież skorzysta na nich i w końcu polska koszykówka będzie jedną z najlepszych w Europie może kiedyś. Czy trudno było rozpropagować ten kamp? Czy trudno było dotrzeć do zawodników? Co sprawiło najwięcej trudności? Organizacyjnych trudności? Nie ukrywam, Zibidle, że też mi ty pomogłeś przez SKM-kę, przez Śląską Koszykówkę Młodzieżową, przez swoją stronę. Przez zawodnicy między sobą też mówili, ja wysłałem dużo maili. Była też informacja na polskim koszu. Także nie mogę powiedzieć, że trudno, ale nie było też łatwo. A sprawy organizacyjne, no zawsze jest to, przydałoby nam się dwie hale, co najmniej. Ale na początku nie narzekamy, także jest dobrze, uważam. Roczniki od 9.7 do 9.0, nawet 9.8. Tak, jak jest jeden z 9.8 albo dwóch, nawet już nie pamiętam. 9.0, oni są podzieleni tutaj na grupy. Tak trenują, w grupach trenują. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To wszystko zależy od zawodników, czy będą zadowoleni. Robimy pierwszy raz. Także mam nadzieję, że wszystko się uda i wyjadą stąd bardzo zadowoleni. Czy 5 dni to nie za mało? W Serbii jest 7 dni. Dokładnie tydzień, tak samo jak tutaj. I we Włoszech jest dokładnie tak samo. Tutaj zrobiliśmy kopię tego, co jest we Włoszech. Dokładnie jest to samo, co jest we Włoszech. Tutaj jest tak, że podejrzewam, że wszędzie organizują 7 dni. 10 dni to by było za dużo, oni by byli zmęczeni. Poza tym za miesiąc mają, mogą się zaczynać rozgrywki własne. Za 2 tygodnie mogą już jechać na własne obozy z klubu. Także nie chcemy przesadzić, chcemy tylko pomóc im w doskonaleniu i w poznaniu nowych umiejętności, ci co jeszcze nie umieją. Także to, trzeba cały czas wszystko doskonalić, jak najwięcej tego. I trzeba im zająć czas, bo nie ukrywajmy, że teraz są też wakacje, prawda? Dla niektórych to są też wakacje. Dziękuję, gratuluję z tego pomysłu. Na dzień dzisiejszy no, wielu zawodników w Polsce nie stać na wyjazdy zagraniczne właśnie do Serbii, do Włoch, gdzie ceny są 10-krotnie wyższe, a my tu w Polsce możemy mieć to samo. Zgadzam się, ja też idzie z nimi, dziękuję za pomoc. Także będziemy na pewno współpracować dalej, żeby ten kamp rozrósł się w przyszłym roku. A tutaj mamy właśnie trening teraz.